dla mnie osobiście udział w tym projekcie to przede wszystkim wyzwanie. Próba napisania jeszcze raz bajki o Smoku Kowalskim, bajki, którą zna każde dziecko w Polsce. I to na dodatek bajki przetworzonej, na scenariusz, na bardzo fajny film. No, przyznam, że z początku mnie to lekko przestraszyło, ale postanowiłem się zmierzyć z tym. Wydaje mi się, że ująłem to po swojemu, udało mi się całość troszkę wzbogacić i że tekst jest, znaczy jestem zadowolony z tekstu i mam nadzieję, że tekst będzie się podobał. Jako dziecko najważniejszą zazwyczaj dla mnie postacią w tej bajce była ta nieszczęsna owieczka, która została wypchana siarką i przyczyniła się do zagłady smoka. I ta owca chodziła cały czas mi po głowie, więc opowiedziałem historię z jej punktu widzenia. Zresztą sam tytuł Milczenie owcy od razu mówi, kto będzie właściwie głównym bohaterem tej historii. I wydaje mi się, że trochę ubogaciłem całość i że będzie się to podobać.